trenerze. Mecz z trudnym przeciwnikiem, ale pokazujący, że w tej drużynie jest potencjał. Tak, pokazuje, że mecz przede wszystkim pokazał, że jest oczywiście potencjał w tym zespole. Ja zresztą powtarzam to zawodnikom i nie tylko po to, by budować atmosferę, ale że my nie możemy absolutnie mieć kompleksów bez względu z kim gramy. I dzisiaj na pewno graliśmy z bardzo silnym rywalem, który wiadomo przygotowuje się do meczu w Lidze Europy. Także myślę, że były momenty, w których nie odstawaliśmy i to cieszy, bo po tych ciężkich dniach, kiedy dużo było pracy, powoli myślę, że ta dynamika wróci i będzie oczywiście jeszcze lepiej. Trzeba będzie przeanalizować to spotkanie. Musimy jeszcze wyciągnąć wnioski i dalej już natomiast z tych obciążeń będziemy schodzić i ta praca myślę, że taka już, która będzie ten zespół ciągnęła w kierunku budowy jeszcze szybkości w rozegraniu piłki przede wszystkim, jeszcze dokładności, myślę, że przyniesie efekt. Potrafimy grać rozważnie w defensywie. Czy ta formacja już jest zamknięta, czy to jeszcze czegoś szkoda? No nie, jeszcze myślę, że teraz jeszcze dojdzie jeden zawodnik w defensywie. Dzisiaj też Frank Adukwame też zagrał przyzwoite zawody na dobrym poziomie. I my się powoli budujemy kształt tej defensywy, a generalnie też bardzo cieszę się z tej realizacji zadań taktycznych, z gry obronnej, ale też były momenty dobrego przechodzenia od razu do ataku. Próba rozegrania piłki od tyłu, trzymania się, czyli ten balast między atakiem a obroną już wygląda coraz lepiej. To mniej więcej procentowo możemy określić, w ilu procentach drużyna już jest gotowa do ligi? No ja myślę, że na razie to jest około 50%. Ja tak uważam, że nas stać na 50% więcej, jeżeli chodzi o grę i to mówię uczciwie, że na pewno jeszcze jest ten potencjał, który trzeba wydobyć. Czyli kibicom, którzy oglądali transmisję dzisiejszego meczu, możemy powiedzieć, że może być już tylko lepiej? Musi być tylko lepiej. No i my pracujemy, zawodnicy ciężko pracują i na pewno zrobimy wszystko, żeby być optymalnie przygotowani do sezonu i żeby ten sezon pierwszej lidze dla kibiców w Suwałkach był naprawdę radosny. Będziemy grali o jak najwyższe cele. Czyli możemy powiedzieć, że walczymy o nas. Tak też można powiedzieć. Walczymy o awans, będziemy grali o swoje. Nie po to, żeby stawiać ponad wszystko te cele, ale ja uważam, że sportowo ten zespół stać na to, żeby naprawdę też i w pierwszej lidze grać jak równy z równym z tymi, którzy są głównymi kandydatami do awansu. My może nie będziemy, ale będziemy starali się być tym czarnym koniem. Kończymy obóz w Bydgoszczy, to kawał ciężkiej pracy. Czy możemy już podsumować te transfery? Byli tu u nas testowani zawodnicy. Kto zostaje? Komu musieliśmy podziękować? No, Blaskozowi, Hiszpanowi, lewemu obrońcy podziękowaliśmy. Zobaczymy, co z Frankiem Adukwame. Tak jak mówię, jesteśmy świeżo po spotkaniu i Robert Dadok to ten zawodnik, którego chcemy mieć w zespole. Także myślę, że teraz spokojny czas na finalizację już tego wszystkiego. Jak nie będzie jakichś wielkich przeszkód, to na pewno ci zawodnicy zostaną.